Dzień dobry w ten serduszkowy dzień. Małgosia Ome, Onet w domu. Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo mi miło dzisiaj poprowadzić program Walentynki. Walentynki to dzień miłości, dzień zakochanych. Ale chciałabym Wam przypomnieć, że to pojęcie mieści nie tylko miłość dwojga ludzi, nie tylko miłość kobiety, mężczyzny, kobiety, kobiety, ale to też jest miłość do siebie, to jest też miłość do naszych dzieci. Myślę, że te walentynki możemy spędzać nie tylko z ukochanym, ukochaną, ale też z osobami, które po prostu kochamy, bo to dzień miłości, to prawda? To jest miłość do ojczyzny, do kraju. Do ojczyzny, dokładnie. Szczególnie do ziemi, rządu, do roli, do rządu wszystkiego. Panu. Cześć, dzień dobry. Cześć. Ewa Kasprzyk ze mną, no bo kogo by można zaprosić w taki dzień, jak nie uosobienie miłości po prostu. O tak, no ja myślę, że to jest fajne, co powiedziałaś, że to nie tylko, że miłość to nie jest tylko do mężczyzny, czy kobiety, tak. Kobiety i tak w tych konfiguracjach, ale to jest pojęcie bardzo takie pojemne. To jest coś, to jest głębia ocean, to jest po prostu tak jak patrzysz na morze i nie widzisz horyzontu, tak. To po prostu jest i rzucasz się po prostu w te fale. I miłość jest po prostu wszechogarniająca wtedy. Ja akurat wybieram się, dzisiaj jest poniedziałek, więc powiem Ci, że walentynki... No właśnie, chciałam zapytać, co będzie walentynki. Zacznę nad morzem, ale przeniosę się bardzo szybko do Warszawy i będę świętowała, jeszcze najpierw będę miała lekcję hiszpańskiego. Naprawdę? Sí, habla español un poco. Ale po co ci to? Po co mi to? No może wyjadę do Hiszpanii, no przecież życie jest nieprzewidywalne. Ale nie do Afryki? Ja myślę, że z Afryki lecisz. Ale wiesz, no w Afryce też mogę spotkać kogoś, kto mówi po hiszpańsku. Nie, no wiesz, no życie można dzielić na Afrykę i na Hiszpanię. Wspaniałe, absolutnie. Zresztą już tam mam je swego rodzaju tam... Wiesz, ziarno jest zasiane. W Hiszpanii? Więc, tak, w Hiszpanii. Podobał mi się taki jeden, taki domek, taki mały domek, niedaleko morza. I tak sobie pomyślałam, że może można by było tam też szukam spędzać. Takiego domku. To pogadamy później. Tak, spędzać może czas, ale jeszcze nie wiem. Ja myślę, że lepiej jest nie wiedzieć wszystkiego. Masz hiszpański jeszcze i co robisz? Mam hiszpański, a później idę na premierę sztuki. Do nie pamiętam jakiego teatru i nie pamiętam jaki tytuł, ale będzie. Jest za dużo informacji, wiesz, jest za dużo informacji. Ale na pewno będzie przyjemnie, no skoro... Ty jestem... nie pamiętasz? No wiesz, aktorka? Co, nie pamiętam, bo w biegu... To jest na pewno Teatr Polonia. Nie. W Polonii skończyłam wczoraj grać, przedwczoraj. Więc nie, to jest teatr... Wielki. Nie, to jest teatr chyba Fabryka Trzciny. I to jest jakiś musical, bo to moja znajoma tam po prostu to organizuje. Idziecie razem? No idziemy z Michałem. No. I co potem? Shakiry nie ma, ale Shakira, muszę ci powiedzieć, też chodzi do teatru. Też chodzi do teatru? No tak, chodzi ze mną do teatru. A co, no jeżeli nie gra. Ją do teatru? W momencie, kiedy nie gra. Zakulisowo jest. No to jest zakulisowo, siedzi u mnie, ale w teatrze bywa też, w kinie. Ona potrafi naprawdę się zachować. A po tym teatrze to co będzie? No po tym teatrze, no to może będzie jakaś jeszcze upojna kolacja i upojna noc. Walentynkowa. Właśnie o to pytam, wiesz co, dlatego że... Ja wiem, że to cię najbardziej interesuje. Nie, mnie to bardzo interesuje, bo funkcjonujemy trochę w takiej kulturze, która nam tę seksualność odbiera, tak? Kończymy 50 lat mniej więcej i już jakby zakłada nasze społeczeństwo, że my już w ogóle... No to jest wszystko jedno, no zbliżam się. No. Ale jakby wiesz, no w jakimś sensie mówiąc, to łamiesz stereotyp, prawda? Że ludzie dojrzali, tak, nie? Dobrze, że kobiety dojrzały. Nie. Piękne nawet, dojrzałe, no, że właściwie no, my tego seksu nie mamy, no bo jak no? A dlaczego my w ogóle myślimy właśnie w takich kategoriach zupełnie niepotrzebnie? Znaczy, na pewno to jest zupełnie inaczej, jak się ma 20 lat, kiedy się, czy tam, nie wiem, 18, kiedy się dojrzewa i to jest owoc jakiś zakazany i to jest coś, i to jest ten pierwszy raz, czyli to jest to... To właśnie... Różne to jest, powiem ci szczerze. Często nie najlepsze. No może to tak być. No, no ja akurat mam dobre wspomnienia. To powiedzmy o tym. Wiesz, i po prostu, a inny, to z każdą dekadą to się zmienia. Tylko, że
po co są takie, wiesz, sygnały właśnie, wysyła się takie sygnały, mnie ostrzegano, a ty zobaczysz, jak ty skończysz 30, to ci się zmienia, a jak skończysz 40, to ci się zmieni, 50, no to w ogóle, a jak skończysz 60, no wiadomo, to przysłowiowe, będziesz czołgać się w kierunku cmentarza. I ciągle ta dekada jakoś mi się opóźnia i jakoś nie czuję tego, że to się tak... No bardzo zmienia, no przecież no też nie ukrywajmy, zmienia się ciało, zmienia się fizyczność, zmienia się, zmieniają się zainteresowania w potrzeby sensie się takim zmieniają. I potrzeby i czasami, no ale jeżeli się zakochasz, tak jak ja się zakochałam 3 lata temu, wchodząc do restauracji La Vida Loca, czyli szalone życie. I zobaczyłam Michaela, no i potem spędziliśmy resztę wieczoru właśnie rozmawiając. Robił? A co on robił, jak ten... Jak on przyszedł na Coca-Colę po siłowni. A, po kolegą. No tak. Tak mówi. A on ciebie znał jako aktorkę? Ale skąd? Znaczy, to świetne. Myślę, że domyślał się. Kojarzyłby z rozpoznania. Tylko, że wiesz co, ja byłam wtedy w bardzo takim fajnym nastroju. Byłam z moją kuzynką, która bardzo wtedy chciała kogoś poznać, bo została samotna, a ja powiedziałam, a ja już nie chcę. Ja już nie chcę wchodzić w żadne relacje, w żadne związki, ponieważ... Wyczerpała się moja cierpliwość do tego. Do związków? Do związków. Będę wiodła życie samotne, będę się oddawała pasją. Teraz bardzo modne są podróże solo. No będę tak żyła, będę pracowała, będę coraz to tam... No. I tak to i nie wyszło mi. No, nie ale poczekaj, wyszło. Bo to ja uwielbiam takie historie, ale to ty wchodzisz, tam stoi ten Michael, dobrze wygląda. Nie, ja wchodzę, on dopiero później przyszedł. Później przyszedł. A od razu go wyhaczyłaś spojrzeniem? Nie, to wiesz, właśnie z Shakirą poszłyśmy na spacer. To był przepiękny dzień, słuchajcie, październik, 18, to pamiętam, bo my obchodzimy miesięcznicę. Nie, że tam walentynki i ktoś przynosi kwiaty narzeczonym co miesiąc czy coś. Obchodzi? Co miesiąc, tak jak nas, tak, żeśmy się zainspirowali rządem. nie, żartuję. I teraz... To jest. I 18, nawet jak Michael jest gdzieś daleko, bo taka była sytuacja, to przez umyślnego dostałam kwiaty, że pamiętamy o tym, celebrujemy to. No ale kończąc tę sytuację, jesteś La Vida Loca. Jesteś z koleżanką, która jest jestem z moją kuzynką nawet, bym powiedziała, która w ogóle w ostatniej chwili mówi, wiesz, ciotka, jedziesz? Ja mówię, no dobra, jadę, biorę Shakirę, jedziemy. Idziemy, jest piękny właśnie październikowy dzień, takie już późne popołudnie, ale ciągle świeci słońce. I ja mówię, to już tutaj napijmy się tego wina. Mówię, o restaurację bliżej. Ona mówi, nie, idziemy tam. No i poszliśmy tam, no i tam się zaczęło. No, było, wiesz, wino rojo i tak dalej. I ten bar był wzięty już. Czyli ta La Vida Loca już był wzięty. I nagle pojawił się on. No i wiesz, i ten piorun sycylijski strzelił i potem już bawiliśmy się razem. Ale kto do kogo podszedł? Wiesz co, to jest trudno, teraz by trzeba było świadków przywołać na... On uważa, że to ja, ty uważasz, że on. O, trzeba by było świadków przywołać na to zdarzenie. No po prostu myślę, że to się jakoś tak się skrzyżowało i tak... Oczywiście, że on mnie poznał, chociaż trudno mnie było poznać, bo ja byłam tak bardzo, no, wakacyjnie, wiesz... Bez make-upu, bez niczego i tym, wiesz, jest jego zasługa. No i tak odsłuchaj, potem okazało się, że on mnie doskonale pamiętał z Teatru Wybrzeże, że już wtedy mu się podobało. Tak? Tak. Ale nie miał śmiałości, czyli to było jakieś 20 parę lat temu, kiedy ja byłam w Teatrze A w momencie, Wybrzeże. W którym jakby już rozpoznał, że jesteś jedną z bardziej znanych aktorek w Polsce, czy jego to nie przestraszyło? Jako osobę spoza show biznesu? Ja myślę, że gdyby go to przestraszyło, to nie bylibyśmy razem. No wiesz, mogłoby go przestraszyć, ale jednak miłość, ale jednak, tak, no, ale pragnienie. Ty sobie wyobraź, że następnego dnia spotkaliśmy się w kościele świętego Jana. To przypadkiem? Było dopiero, no nie wiem, byliśmy umówieni. Mówiliście się w kościele? I byłam ciekawa, czy przyjdzie. I tak z jednej nawy, wiesz, patrzę. Ale na mszę? No. No są świetne msze właśnie u księdza Niedałtowskiego, no, który też jest pełen miłości, tak? I który też, no,
akurat znamy go oboje i powiedział nam, obiecał, że jeżeli dojdzie do tego sakramentu, to właśnie on nam go udzieli. Dojdzie? Nie wiemy, czy w Afryce, czy... Bo też okazało się, że on jest znawcą masek afrykańskich, zresztą pisał o tym Michał? Pracę. Nie, ksiądz. I zaprosilibyśmy go tam i ten ślub by się dokonał. Kiedy? Ja to widzę. Kiedy? Ciągle jest przed nami. Ja wy jesteście tak... zaręczeni. No tak. Słuchaj, no, ja to pan klęczał? Który to jest? To już się chwaliłam. Ten jest od mojej córki, a to jest... Piękny. No, piękny. Ale to piękny. Już się chwaliłam. A ten od córki też piękny. Ale tak. On klęczał? Na tych zaręczynach? No, ale zaręczyn to było ho-ho, gdzie to jeszcze, wiesz, ile się wydarzyło. W naszym 3-letnim związku wydarzyło się więcej niż w jednym 30-letnim, powiem tak. Więc mamy bardzo dużo wspomnień, wyjazdów, ileś albumów, ponieważ ja z sentymentu ciągle wywołuję zdjęcia z telefonu i to powstaje, nawet je opisuję dowcipnie. I pamiętam te wszystkie daty. I jak byliśmy w Afryce, to było niesamowite, ponieważ jeden taki z obsługujących tam dom, ogrodnik tak naprawdę, pięknie maluje. Więc myśmy mu zapozowali w jakimś 40-stopniowym upale i on nas namalował. I zrobiliśmy z tego duży taki, wiesz, oprawiliśmy to w ramie, powiesiliśmy to na drzwiach z datą naszego spotkania i oczywiście z La Vida Loca. I teraz wyobraź sobie, że ja wynajęłam mieszkanie komu? Kubańczykom, którzy powiedzieli, zostawcie to, nam się to bardzo podoba. No fajnie. No takie, no, bo chcieliśmy to zdjąć, no bo no, gdzie taki tam będzie rysunek wisiał. A oni mówią, nie, to jest wspaniałe. No i tak to się życie to wiedzie. A ja słyszałam, że powiedziałaś kiedyś, że ty to byś ze sobą nie wytrzymała. Ja? Mhm. To na pewno ja byłam, ja tak. Powiedziałam to? No dlaczego? Że sama może, że... W tym sensie, że w którymś wywiadzie powiedziałaś, że nie chciałabyś być mężem czy tam partnerem, aktorki. W tym sensie. Ja myślałam, że jeśli jesteś, że w samotności nie mogę... Nie. W sensie bycia partnerem ciebie aktorki. Ja bym nie chciała, gdybym ja miała taką partnerkę jak ja, to bym nie wytrzymała. No właśnie jaką? Przecież ty się jawisz jako osoba, która po prostu jest cudowna do życia. No tak, to... Radość, piękno, energia, seksualność. To by Michael musiał siedzieć i tak do końca. Że załza? Nie, skąd? No broń Boże. Ja myślę, że trudność może być w czymś we mnie, że ja jestem szalenie samodzielna. Kobietą samodzielną jestem. I mnie na przykład przeraża, że Michael mnie ciągle gdzieś zawozi, że otwiera mi drzwi. Mówię to oczywiście przewrotnie. No wiem. Że otwiera mi drzwi, że kupuje te kwiaty niekoniecznie na walentynki, że troszczy się teraz na przykład, przeszłam na dietę taką, to się, żebym miała te rzeczy, czy nawet, no co jest wzruszające. No, nie nawykłaś do tego. Po spektaklu przywozi mi kanapki. Wspaniałe. Nie, jak jestem tak głodna, szczególnie po tej Virginia Woolf, którą gram, to jest 2-3 godziny prawie. I dostaję kanapkę, słuchaj, no. Więc to jest takie, no ja że ktoś się troszczy, tak? No właśnie to opiekuje jest, się. To jest to, że myśli, że no ale to widzisz. I czasami nie zawsze dostaje to ode mnie, ponieważ ja zapominam. A dlaczego nie można ze mną wytrzymać też? Bo u mnie jest ciągła dynamika, ciągły ruch. Nie ma czegoś stałego. Nie ma, wiesz, ja mówię jednego dnia, że ja w tym miesiącu jestem wtedy i wtedy wolna, potem okazuje się, że jest kompletna zmiana. Że chcemy wyjechać, wtedy nie możemy. Więc to może kogoś trochę denerwować. Przesadzasz. No to może, są same pozytywy. Ale jeżeli... Jeżeli wziąć jeszcze pod uwagę to, że to jest może właśnie, no to, że to trzeba lubić, no to trzeba wliczyć to w ryzyko. Nasz zawód, czyli wiesz, no nie, aktorzy my nie jesteśmy no, tak do końca, wiesz, jakby to powiedzieć, no mamy trochę inną specyfikę, pracujemy na sobie, tak, działamy na emocjach. Pewną wrażliwość. Wrażliwość i jednak odporność, tak, i skóra słonia. I czasami właśnie może my kobiety powinniśmy jednak, no
tak poddać się troszeczkę, tak nie być tak, że sama to otwieram te drzwi, sama włączam alarm, sama no to wszystko. Świetne to, co mówisz, bo ja wielokrotnie rozmawiam z moimi koleżankami, zresztą teraz na wyjeździe z moją siostrą tu długo gadałyśmy, bo ja mówię, a co ty tak do niego cały czas krzysiuniu? A tam co? Ja mówię, zwykle. Ona mówi, wiesz, bo ja zrozumiałam, że ja tego wcześniej w małżeństwie nie mówiłam i że trzeba czasami no, potrzebować trzeba. I trzeba być słabą czasem. A mój Michael mówi mi codziennie rano, jak nie zapomnę oczywiście, że bardzo mnie kocha i że dzisiaj świetnie wyglądam. A jak już nie wie co powiedzieć, no, ale dzisiaj wyjątkowo dobrze wyglądam. I ja, to jest po prostu, to jest tak, tak cię ustawia na cały teraz dzień. Teraz najważniejsze pytanie. Co zrobić, no, żeby takiego faceta spotkać? Iść do Widaloka, no. Widaloka. Iść do Widaloka, wypić parę win i życie się otwiera przed tobą nowe perspektywy. Ale oprócz miejsca, no, to też musiało być tak, że to do ciebie przyszło, do twojej energii, wiesz, tobie się to dlaczego? Zdarzyło. Ty też w ogóle nie... to znaczy, w ogóle nie marzyć za dużo, że mam tego spotkać. Nie, znaczy, marzyć tak, ale nie oczekiwać. Nie na siłę niczego nie powiem. Facet dokładnie widzi, czy ktoś ma takie parcie, że muszę teraz coś wyrwać kogoś, tak, prawda? Przeszcie się tak, nie? Że to po prostu, każda, no to oczywiście to wysyłanie tych, ale potem, no potem trzeba wysyłać jakieś te, no jakieś sygnały, no bo jak inaczej, no jak inaczej dać znać, że no, że tak, że chciałoby się. Ale właśnie za chwilę będę rozmawiać z, a propos tego nowego, nie wiem czy widziałaś filmu Oszust z Tindera. Polecam ci i to tak, i rzeczywiście wiesz jakby ta psychika kobiet, tych kobiet, które są tak strasznie potrzebujące i jakby gdzieś wyłączają wszystkie czerwone i zielone i pomarańczowe światła, bo tak bardzo potrzebują, są tak głodne tej miłości, że to prowadzi często do nadużyć właśnie. To dokładnie to, o czym mówisz, że my strasznie chcemy. Wiesz, jak był czas, kiedy byłam na portalu randkowym, to z jednym wyszłam takim smutnym przekonaniem, że my kobiety mamy tam przerąbane. Faceci są po prostu jak, po prostu opływają w propozycje. Nawet jak wyglądają obrzydliwie z tym krokodylem na plaży czy w windzie, robiąc sobie dramatyczne zdjęcia. Ale ilość kobiet, głodnych miłości, to jest moje główne, te głodnych, potrzebujących, fantastycznych w ogóle w porównaniu z nimi. Ale ich problem jest tego, że nawet za bardzo chcą. No tak, że no może. Wiesz, ja tutaj też no nie zdradzę nic nowego. Mężczyznę trzeba czasami ochrzanić. Mężczyźnie też trzeba dawać zadania. Oni się czują wspaniale, jak oni mają do wykonania jakieś zadanie, że mają coś przywieźć, coś pranie, coś tak, zrobić. Tak, panowie? Naprawdę. Patrz, tu młodziki siedzą, zobacz jak się śmieją, patrz. Muszą być zagospodarowani. Musicie? Jak tak się... Nie, nie chcą być zagospodarowani. Zobacz, patrz, jak ten się skulił, zobacz. Ale słuchajcie, jest coś takiego. Ja mam na przykładzie spektaklu, bo wczoraj przyszedł Jacek Poniedziałek, reżyser tego Kocham. Spektaklu. I gram tam w Virginie, gdzie ja jestem osobą bardzo wspaniały silną. Wspaniały spektakl, wspaniały. Martą, słynna Elisabetta. Cudowną. I po prostu jadę równo. Tego Georgia ustawiam tam do pion. I przyszedł Jacek i mówi tak, kobiety cię kochają. Kobiety cię kochają, Ewka. Wszystkie są po twojej stronie. Czyli coś w tym jest. Wyciągam z tego wniosek. Wspaniała rozmowa. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję, że do mnie przyszłaś. Myślę, że kobietom też bardzo, bardzo potrzebna. Zobaczcie, esencja kobiecości. Można być silnym, można spotkać fantastycznego mężczyznę, tylko żebyśmy tak... Ale też trzeba być i słabym. Jak nie, to trochę trzeba troszeczkę i drogie panie, no właśnie, może, tak troszeczkę, że miałam siły. No nie mam siły, leżę, chora. Trudne to, nie? No mi jest trudno. Mi jest mega ponieważ trudno. Ponieważ ja kompletnie nie widzę siebie w takim ja roli, też nie że słaba, że coś tam wezmę, to flaki gdzieś, z olejem, to a zrobisz włożę. Szybciej w ogóle i tak dalej. Ale one się czują, wiesz... Ale nie, taką... ma akurat tutaj to... to ale wiesz, mam taką przyjaciółkę, która mnie rozwodziła, jest prawniczką, zajebistą laską. Ty jesteś po rozwodzie. Tak, już dawno. I słuchaj, i wyobraź sobie, że mówi do mnie, patrz, zostawiłam go... Bo nie potrafił do pralki nawet włożyć. A to nic nie ogarniał, po prostu mega narcyzem. Ma teraz babkę, po prostu zarządza on całym domem, ona leży do góry nogami, on po prostu wszystko ugotowane, zrobione. Ona mówi, czy to jest jakiś nowy człowiek? Ale ona mu przestrzeń zrobiła. Ale tak, tylko że pamiętajcie tak, bo
mężczyźni mówią tak, ale nie, ty nie musisz się malować, nie musisz się ubierać, ty szpilek nie zakładaj, po co to w domu? Tak. Tylko potem wychodzisz na ulicę, idzie jakaś w miniówie, rozumiesz, tak. Idzie ten, no to no nie ma chyba facet, tak? Który się nie obejrzy. No Michael nie. Michael się nie obejrzy. Drogie panie. I tego wam życzę. Nigdy tych, tak, nie wątpcie, nie że czeka na was latać, Michael. Tak. No chyba, że pojedziecie do Brazylii, to tam są tak piękni faceci i tak piękne kobiety, że wtedy się umawiamy. Ja się oglądam za facetami, a ty się oglądasz za ten. Dla piękna, dla estetyki. No i tym wspaniałym akcentem chciałam powiedzieć, kochajmy się. Na tym świecie czeka na was. Lubmy się. Wasz Michael. Gdzieś tam za każdym rogiem. Wasz Michael. W każdej knajpie. I nie bierzcie Johna. Nie, nie, nie idźcie na kompromisy. Czekajcie na Michaela. Tak. Tam gdzieś w jakiejś knajpeczce. Zapewne wiecie, w Afryce w ogóle. Sobie jedna w Afryce myślę, że czeka. Kopa siedzi. Wino tak. Blanco albo. I przestaniecie albo oczekiwać, inne. Złapiecie luz nie, i się pojawi. Nie, złapiecie luz Michael. I zobaczycie. Tak A. będzie. Przed chwilą z Ewą Kasprzyk rozmawiałyśmy na temat seksualności osób dojrzałych. Temat trudny, ale jeszcze trudniejszy temat to seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ja o tym będę rozmawiać z moim gościem, Kobasem Laksa, producentem i reżyserem filmu dokumentalnego Sztuka Niekochania, który miał premierę właśnie na kanale TTV. Cześć, dzień dobry. Tak. Pomyliłam coś? Cześć, dobry. Nie, z Kobasem Laksą jest okej. Okay. Kobas Laksa jest okej. Okay. Słuchaj, dla tych, którzy nie widzieli, a to o czym jest ten twój dokument? No tak jak wspomniałaś, no jest o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. To w takim jednym zdaniu, w jednym skrócie, ale pracowaliśmy przy tym filmie niemal pół roku, szukaliśmy bohaterów, szukaliśmy osób, w których za przeproszeniem nie będzie widać tej niepełnosprawności intelektualnej tak na pierwszy rzut oka, a z drugiej strony, żeby te osoby potrafiły się wypowiedzieć swoim imieniem. I okazało się, że to nie było wcale takie łatwe, bo w przypadku osób z zespołem Downa, tak jak na przykład w przypadku programu Down the Road, no to jakby no właśnie. Co do niepełnosprawności intelektualnej, no nie mamy wątpliwości. No te zespół Downa, ja mam syna w wieku 9 lat z zespołem Downa, no tutaj jakby nie mamy wątpliwości, że te potrojone geny, że geny sprawiają, że mózg osób z zespołem Downa pracuje inaczej. Inaczej pojmowany jest świat. Inna jest refleksyjność. Ja lubię to słowo inna. Różnorodna refleksyjność, a nie gorsza czy lepsza. I szukając właśnie takich różnorodnych osób w tej niepełnosprawności intelektualnej, spotkałem ludzi dzięki innym ludziom, którym poznałem wcześniej z tego powodu, że mój syn ma zespół Downa. I w związku z tym zrobił się to taki film trochę, gdzie ja zadawałem pytania zarówno tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, jak i osobom, które zajmują się tym codziennie od strony naukowej. Myślę o Remigiuszu Kijaku, profesorze uniwersyteckim i myślę o doktor Izie Fornalik, która jest właściwie taką pionierką w dziedzinie badania seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i jest taką pionierką, jeśli chodzi o edukację i terapię z tym związaną. Więc to dwóch takich gości, specjalistów, ale moim zdaniem rodziców, których zaprosiłem, czyli Blanka Popowska i Ola Ciechanowicz, są też ciekawymi gośćmi. Oni jakby nie mają tytułów naukowych, ale ich codzienne życie, ich działalność w kierunku poprawy jakości życia takich osób, no sprawiły, że są specjalistami jakby takimi żywymi z tego świata bardzo. Także to jest trochę taki film dokumentalny, z jednej strony obserwacyjny, z drugiej strony edukacyjny trochę. No ale nie chcieliśmy, żeby to była taka siermięga edukacyjna, czym jest seksualność, czym jest niepełnosprawność. Chcieliśmy, żeby to było żywe, więc cieszę się, że to poleci w TTV, który kojarzy się z telewizją rozrywkową, bo nas to też zmusiło trochę do myślenia o tym filmie w sposób bardziej pozytywny, żeby tam nie było za smutno, żeby nie było za ciężko, bo temat jest ciężki, jest problematyczny, stąd tytuł Sztuka Niekochania, no ale spróbowaliśmy to zrobić tak, żeby to się dało obejrzeć, zwłaszcza przez te osoby, które być może z niepełnosprawnością intelektualną nie mają wiele wspólnego. A dlaczego właśnie sztuka niekochania?
No właśnie, to jest złożony temat. My na początku myśleliśmy w ogóle o trzyodcinkowym takim serialu. Nie jest wykluczone, że druga i trzecia część powstanie, ale na razie mamy tą jedną. Jakby zastanawiając się, jak wygląda seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak będzie wyglądać seksualność mojego syna, który ma już 9-10 lat i w ogóle czym jest ta seksualność, no to zdaliśmy sobie sprawę, że w bardzo wielu przypadkach mamy taką sytuację, gdzie rodzice bardzo boją się tej seksualności. Po pierwsze, nie bardzo rozumieją, czym seksualność jest. My, szczerze mówiąc, też jak zabieraliśmy się za ten program, zastanawialiśmy się, czym jest seksualność. I w filmie pada bardzo ciekawa odpowiedź jednej ze studentki profesora Remigiusza, że jest to tożsamość po prostu. To coś, z czym się utożsamiamy właściwie od narodzin aż do późnej starości. Mhm. Czyli seksualność jest właściwie naszą jakąś taką tożsamością związaną z naszą płcią, doświadczeniami. Mhm. Więc szczerze przyznam, sam byłem zaskoczony, że seksualność to nie tylko seks, to jest szereg działań związanych z naszą intymnością. Jakby. I ta intymność jest bardzo często wyhamowywana niestety przez rodziców, przez szkoły, brak edukacji w szkole. No to już jest cały teraz temat, który jest chyba na tapecie w ogóle po próbie wprowadzenia nowej ustawy. Wiadomo, o co chodzi. Jakby no, ograniczenie tej seksualności może doprowadzić do bardzo, te edukacji w temacie seksualności może doprowadzić do jakichś ukrywania czegoś, no bardzo niezdrowego. I dzieje się to ze strony rodziców jakby w bardzo pozytywnym, albo inaczej, ze strony rodziców chodzi o to, żeby ochronić dziecko przed rozczarowaniem. Stąd wyhamowywanie seksualności raczej ze strony rodziców ma na celu pozbawienie dziecka potencjalnej krzywdy, jakiegoś rozczarowania. No ale Izabela Fornalik słusznie zauważa, po pierwsze, nie da się zamieść pod dywan tego tematu. Nie da się z własnej tożsamości ukryć. Ona gdzieś prędzej czy później wyjdzie. A po drugie, dzieci, które nie mają edukacji seksualnej, osoby, które nie mają świadomości własnej seksualności, są częściej narażone też na różnego rodzaju użycia. Na czyny zabronione, na nadużycia seksualne. Mhm. Tak, więc no, tu też świadomość tego, czym jest moje ciało, kto może tego ciała dotykać, kto może, w jaki sposób to ciało może być dotykane, no jest też częścią właśnie tego bezpieczeństwa, które chcemy swoim dzieciom dać. No. A czy dowiedziałeś się... Sztuka niekochania. Więc jeszcze tak podsumowując, więc myślę, że sztuka niekochania jest rzeczywiście tutaj bardzo wiele trzeba pracy włożyć w to, żeby wyhamować seksualność, która jest czymś tak naturalnym dla nas, że wyhamowywanie jest czymś bardzo trudnym. Szczerze mówiąc, i część rodziców próbuje nawet środków farmakologicznych, żeby to wytłumić. O tym nie ma miejsca, na to jeszcze trochę nie było miejsca w filmie, ale mama Ola Ciechanowicz mówi, no my próbowaliśmy wyhamować tą seksualność poprzez sport, poprzez działania fizyczne. I rzeczywiście tak jest. Część osób idzie w kierunku sportu, część idzie w działania jakieś artystyczne, w zajęcia terapeutyczne, w psychotropy właśnie, no ale... A dlaczego trzeba wyhamować? Nie trzeba jakby, tylko ja, mi się wydaje, że to jest kwestia właśnie edukacji, świadomości tego, czym jest nasze ciało, czym jest ciało naszych dzieci. Jeśli nie rozumiemy, że to ciało, żeby się rozwijać intelektualnie także, musimy mieć doświadczenia związane z własnym ciałem, związanym z przyjemnością, związane z różnego typu doświadczeniami zmysłowymi, to jeśli rozumiemy, że to jest niezbędna część naszego życia, no to nie możemy wyhamowywać. Rozumiemy to jako pewne okrucieństwo wobec naszego ciała, wobec naszych dzieci. Jeżeli tego nie rozumiemy, to myślimy, że robimy dla nich dobrze. Więc ja rozumiem rodziców, którzy próbują wyhamowywać to. Ja rozumiem ich tak czysto po ludzku, ale im więcej wiem o tożsamości, im więcej wiemy o seksualności nas samych, no tym bardziej wydaje się to irracjonalne oczywiście. Więc w tym tytule Sztuka niekochania jest oczywiście ukryta pewna ironia. Czyli to, nie chodzi o to, żeby nie kochać, tylko żeby kochać jakby. Ale oczywiście jest tu nawiązanie też do książki Michaliny Wisłockiej, która też w latach 70. chyba tak ta książka się pojawiła, nie pamiętam. W każdym razie zrobiła olbrzymią rewolucję. Jakby. Mhm. Ja mam wrażenie, że mówienie o seksualności osób niepełnosprawnością intelektualną też jest rewolucyjne, bo do tej pory nikt takich osób nie pytał o zdanie,
i niekoniecznie interesował się seksualnością przy niepełnosprawności. No i za Fornalik czy Remigiuszki, jak są tu niewątpliwie wciąż pionierami, ale coraz więcej jest edukatorów seksualnych, coraz więcej jest osób, które chcą o tym mówić i przygotowują się do tego merytorycznie. Także jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że ten film też pomoże takim osobom działać prężnie. No właśnie o to chciałam zapytać. Czy ten film cię bardziej uspokoił jako ojca syna z niepełnosprawnością intelektualną, czy wręcz przeciwnie? Zaniepokoił. Wiesz co, mam wrażenie, że rodzice w Polsce, bo głównie znam rodziców w Polsce, są zdani samych na siebie. Więc w tym sensie jakby mnie osobiście wiedza, którą zdobyłem podczas tworzenia tego filmu, uspokoiła. Książki, które przeczytałem, Izy, Remigiusza, rozmowy z innymi rodzicami, mnie osobiście uspokoiły. Myślę, że dla wielu rodziców ten film będzie też rodzajem takiego oddechu. Aha, okej, idę w dobrą stronę. Ale dla wielu rodziców będzie to szok jakby. Szok, że można o tym mówić, szok, że trzeba o tym mówić właściwie zaraz po narodzinach dziecka, że trzeba się do tego przygotować od strony takiej merytorycznej i szukać rozwiązań, bo od strony systemowej niestety takich rozwiązań no nie ma. W przypadku szkół specjalnych co prawda są zajęcia o seksualności, jest edukacja seksualna, ale w przypadku szkół niespecjalnych, jak wiemy, edukacja seksualna została wyhamowana. Więc no nie jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość. Natomiast ja wiem, w jaki sposób postępować ze swoim synem, żeby on mógł się rozwijać. Bo rozwijanie seksualności to rozwijanie własnej tożsamości, a więc też siebie samego. Pod tym względem ja osobiście czuję się przygotowany jakby do tego. No mój syn ma 9-10 lat, wchodzi w ten okres nastoletni, zaczynam to widzieć jakby. I tu nie chodzi tylko o pewne działania, które nam się kojarzą z seksualnością, tak? Czyli o tych wszystkich intymnych rzeczach, które sugerujemy naszym dzieciakom, żeby może zrobiły gdzieś to w kącie. Tylko poznawanie ciała nie polega tylko na za przeproszeniem, dotykaniu narządów płciowych. To spłaszczenie tego tematu do genitaliów jest tak ubogie, jest tak nieprawdopodobne, że mam wrażenie, że więcej rozumieją bohaterowie tego naszego filmu z niepełnosprawnością intelektualną niż niektórzy ludzie, od których zależy chociażby edukacja w Polsce. Powiedziałeś, że teraz wiesz, co masz robić. To co masz robić? Co mają robić rodzice, którzy mają na przykład podobną sytuację jak ty? Wiesz co, no przede wszystkim komunikować się ze swoim dzieckiem, wiesz, na tyle i na ile to możliwe. Niepełnosprawność intelektualna nie jest taka sama dla każdego dziecka. Z jednym dzieckiem można się komunikować bardziej bezpośrednio, rozmawiać, zadawać pytania, próbować zrozumieć albo usłyszeć odpowiedź, ale w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, który w stopniu głębokim, no ta komunikacja jest znacznie trudniejsza, ale to nie jest tak, że dziecko nie komunikuje się jakby. Nawet w stopniu głębokim ta komunikacja jest jakaś próba tej komunikacji. Ciało daje znać o sobie i uważam zresztą za rodziców tych w najcięższym stanie niepełnosprawności swojego dziecka za bohaterów życia codziennego. I myślę, że oni mają najtrudniej. No, w przypadku naszych bohaterów, w przypadku mojego syna, w przypadku wielu dzieciaków z niepełnosprawnością intelektualną, ta komunikacja jest na tyle dobra, powiedziałbym, że można spróbować te komunikaty usłyszeć i te komunikaty przekazać. Jest to kwestia cierpliwości, ale jest to kwestia też wiedzy, w jaki sposób ten komunikat przekazać. Czy to ma być zakaz, czy to ma być rozmowa, czy to ma być uśmiech, czy to ma być gniew. To wszystko jest kwestią naszej decyzji, jakby naszej rodzicielskiej decyzji. Ewentualnie, jeśli tej decyzji nie potrafimy podjąć, no to kwestia kontaktu z terapeutami edukacji seksualnej, z psychologiem, który rozumie temat i takie otwarcia na różnorodność, jakby, która no, jest daleka od konserwatywnego podejścia do życia, bo tu konserwatyzm niewiele nam pomoże, mówiąc szczerze.
I też nie chodzi o jakieś wyuzdania. I to jakby za każdym razem, jak pojawia się temat seksualności, to od razu mam wrażenie, że to w głowie się robią jakieś po prostu ognie seksualne. Jakieś... To wyuzdanie jest absurdalne. To nie chodzi o wyuzdanie. Chodzi o życie codzienne, w której tak naprawdę to, w jaki sposób nawet się, za przeproszeniem, załatwiamy, w jaki sposób się rozbieramy, czy publicznie, czy nie. Wszystko to jest częścią naszego życia seksualnego, intymnego. I jeśli ja swojego syna nie nauczę tego, albo nie przekażę mu wiedzy dotyczącej na przykład, gdzie rozbieranie się nie jest problemem, a gdzie może być kłopotem, no to on może tego nie wiedzieć. I w wieku 15 lat zaskoczyć wszystkich, na przykład rozbierając się w restauracji. Mówię to bardzo drastyczną jakby sytuację, tak. Ale myślę, że Jonatan już jakby rozumie, że tak się nie robi, ponieważ my od samego początku zwracaliśmy mu na to uwagę, a jednocześnie staraliśmy się go nie skrzywdzić tym, żeby on nie czuł, że rozbieranie jest problemem. Tylko, że rozbieranie jest problemem w restauracji, ale w łazience już nie jest problemem. No tak. Także niepełnosprawność intelektualna wymaga trochę bardziej prostych komunikatów czasami. Takich rzeczy możemy dowiedzieć się, możemy zainspirować, obejrzeć w Sztuce Niekochania, której premiera miała wczoraj na kanale TTV. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego filmu, bo myślę, że tak jak Ty powiedziałaś, jest to bardzo ważny film, który może być częścią też edukacji nas jako społeczeństwa i poszerzenia tolerancji, ale też przede wszystkim edukowania naszych dzieci, żeby były bardziej tolerancyjne niż nasze pokolenie. Ściskam Cię, dziękuję bardzo. Tak, jeszcze jedno zdanie może dołożę. W filmie pokazujemy, jak wyglądają takie warsztaty edukacji seksualnej, więc też można zobaczyć, na ile to jest drastyczna sytuacja być może dla niektórych, a na ile i jakim językiem można rozmawiać z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. I to, co mnie zaskoczyło, to, że najczęściej te osoby już coś wiedzą. Już te uśmiechy na twarzy czasami, kiedy pojawiają się te tak zwane trudniejsze tematy, jakieś podszepty. Ja miałem wrażenie, że po prostu nareszcie pozwoliliśmy w tym filmie pokazać tą taką ludzką, serdeczną stronę związaną z tematami seksualnymi, że to też dla tych osób jest coś bardzo pozytywnego i oby było pozytywne, bo niestety nie zawsze jest. Bardzo serdecznie Ci dziękuję i pięknego dnia Ci życzę. I pozdrowienia dla Jonatana. Jest piękne, tak. Dzięki. Dzięki bardzo, ściskam. Pa, pa. Pozdrawiam Was, dziękuję. Cześć. Oszust z Tindera to jedna z najchętniej oglądanych produkcji na Netflixie. Jest nie tylko dobrze oglądana, ale też szeroko komentowana w mediach. O takim zjawisku właśnie chciałam porozmawiać z osobą, która najlepiej chyba się na tym zna, bo napisała też wcześniej książkę Miłość na celowniku, która również opowiadała takie historie. Psychoterapeutka Joanna Godecka z nami. Cześć, Asiu. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, Oszust z Tindera... Facet, który nabiera mądre, fajne kobiety tak naprawdę, szeroko roztaczając swój urok i właściwie wykorzystując te same narzędzia, które ma. I to chyba nie jest tak do końca jakby rozmowa czy historia o tym, czy on jest psychopatą, czy jakim mężczyzną jest, ale to chyba jest trochę taki obraz nas kobiet niestety. Tych kobiet, które jakoś wygłodniałe miłości po prostu zalegają na portalach randkowych. No tak, masz rację, bo tym, co charakteryzuje wszystkie takie osoby działające według takiego planu, to jest taka nadmiarowość. To teraz wyobraź sobie, że jesteś taka głodna i nagle ktoś stawia przed tobą, nie wiem, takich 10 fantastycznych dań, mówisz, że to jest wszystko dla ciebie i karmi cię łyżeczką, no to jak jesteś naprawdę taka wygłodzona, to mówisz sobie, Boże, nareszcie ktoś o mnie pomyślał, nareszcie ktoś spełnia moje potrzeby. No i jakby za tym wędrujemy. Natomiast taką, powiedzmy, taką planową strategią jest to, że w pewnym momencie te wszystkie cudowności zostają zamknięte na klucz i dowiadujesz się, że zrobiłaś coś złego i że to jest twoja wina, tak? Że ta cudowna biesiada się skończyła. Kobiety, które są, powiedzmy, nasycone, one zupełnie inaczej reagują. Jeżeli ktoś postawi te 10 dań,
to one powiedzą sobie super, ale ja tyle nie chcę, prawda? Okay. I jak ten ktoś zacznie je karmić łyżeczką, to one czują opór, bo tak naprawdę nie mają potrzeby, żeby to wszystko od razu, tego wszystkiego próbować. Natomiast właśnie taki mężczyzna, on nas tym wszystkim bombarduje i od nas zależy, od tego poziomu naszego wewnętrznego nasycenia, czy my w to wejdziemy, czy zachowamy rozsądek. To wewnętrzne nasycenie, które tak nazywasz, to chodzi o miłość do siebie, o, nie wiem, samoocenę, o nie wiem, o bogactwo naszej psychiki, o pewność siebie, o co chodzi? Wszystko to razem. Ponieważ jeżeli ja jestem sama, ale nie jestem samotna, czyli nie czuję tego ściskania w dołku, prawda, z wygłodzenia, to ja działam w swoim dobrze pojętym interesie. To znaczy ja chcę poznać kogoś, kto mi naprawdę będzie odpowiadał ze wzajemnością, chcę wejść w dobrą relację i to mi przyświeca. Natomiast jeżeli jestem samotna, a jeszcze w dodatku boję się, że nie spotkam nikogo, że nie jestem dość atrakcyjna, dość mądra, dość ładna i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy traktuję taką znajomość jako taką swoją jedyną szansę. I nawet jeżeli coś mnie niepokoi, bo słuchajcie, to jest tak, że każda kobieta, która doświadcza tego takiego bombardowania, ona wcale nie czuje pełnego komfortu. Dziewczyny, z którymi ja potem rozmawiam, to one mówią, że czegoś było za dużo, za bardzo, za dużo tych SMS-ów, za dużo tych wyznań. Facet trzeciego dnia mówi, że ona jest sensem jego życia i on w ogóle sobie nie wyobraża życia bez niej, ale halo, jeszcze tak naprawdę się nie znają, tak? I to wcale nie jest takie komfortowe. To jest takie za piękne i nawet nie jestem do końca pewna, czy piękne. Bo to jest tak na swój sposób takie nachalne i tylko to jest tak wszystko, powiedzmy, precyzyjnie zaplanowane, że w momencie, kiedy to zaczyna się kończyć, no to my zaczynamy tęsknić za tym wszystkim, co dostałyśmy. Natomiast, tak jak mówię, kobiety, które cenią siebie, one przede wszystkim reagują na te wszystkie sygnały i w momencie, kiedy się nie czują z tym dobrze, to po prostu mówią, hej, za dużo tam wszystkiego, tak? Za często dzwonisz, za bardzo mnie wypytujesz. Natomiast kobieta, która jest spragniona, mówi, Boże, on się mną tak interesuje, on 5 minut nie może beze mnie wytrzymać. Jakie to cudowne i piękne. Ale to jest niestety właśnie pułapka. Czyli taki mężczyzna to tak naprawdę trochę też ma taki jakby wzór kobiety, którą chce zdobyć. To znaczy nie każda kobieta złapie się na ten rodzaj gry, czy ten rodzaj postępowania. Czyli tak jakbyś sugerowała, że tym wspólnym mianownikiem no jest ten głód miłości tak naprawdę, tak? Które kobiety są po prostu najbardziej jakby narażone na bycie ofiarą takiego oszusta? No tak, bo on ma taki swój modus operandi. I można powiedzieć, że są też takie różne kategorie, bo słuchajcie, działają tacy oszuści, którzy po prostu funkcjonują na tych portalach i oni komunikują się z kobietami na zasadzie kopiuj, wklej. I tutaj znowu właśnie opowiadam konkretną rzecz. Jakiś tam biznesmen i tak dalej, gdzieś wyjeżdża, pisze do dziewczyny i mówi, módl się za mnie, bo mam coś ważnego. Ona mówi, nie mam czasu się modlić za ciebie. A on następnego dnia pisze, dziękuję ci za twoje modły, tak? Czyli to jest naprawdę, słuchajcie, kopiuj, wklej, to są takie grupy ludzi, którzy nawet nie czytają tych odpowiedzi, tylko prowadzą 50 takich konwersacji i jak któraś zafunkcjonuje, to okej. Okay. Są też mężczyźni, których celem jest jakby takie zyskanie władzy nad kobietą. I oni tak jakby indywidualizują tą swoją ofertę, czyli celują w konkretną osobę i właśnie w taką osobę, która widać, że odpowiada entuzjastycznie na to wszystko, na co się powinno troszeczkę reagować z rezerwą, tak? Czyli jeżeli ktoś mi mówi po 3 dniach, że nie może żyć beze mnie, to ja myślę sobie, hola, to coś z nim jest nie tak. On jest jakiś tutaj chyba zagubiony w kosmosie, tak? Jak on po 3 dniach nie jest w stanie żyć bez dziewczyny, której tak naprawdę jeszcze nie poznał, tak? No i ta kategoria, o której mówimy w tym oszuście z Tindera, to jest taka, mówiąc szczerze, najgorsza, ponieważ jego celem było tak naprawdę pozbawianie tych biednych kobiet majątków, takie obrabowywanie ich, no a jeszcze tą swoją ofertę tak właśnie indywidualizował. Bo łatwiej się połapać, że coś jest nie tak, jeżeli ktoś nam wrzuca te kopiuj wklej, tak? To my mówimy za chwilę, halo, coś mi tutaj się nie zgadza i łatwiej nam jest się w porę zorientować, że to jest oszustwo. Natomiast tutaj mamy taką mega ogromną premedytację.
To jest niefajne. Twoja książka Miłość na celowniku jest takim właśnie trochę poradnikiem tego, jak poruszać się na tych portalach randkowych. Gdybyś mogła nam powiedzieć właśnie, co robić, żeby, no żeby to, te poszukiwania były jakoś sensowne i żeby nie ulec właśnie jakimś nadużyciom i w ogóle generalnie znaleźć tam, jeśli to miałoby być tam, na jakąś dobrą miłość. Słuchajcie, no to, co często powtarzam, że wszystkie te portale randkowe, internet jako taki, to jest narzędzie, tak? Tylko powiedzmy, jak weźmiemy młotek, to możemy się walnąć w palec i zrobić sobie krzywdę, ale możemy też robić burz, tak? Czyli wszystko polega na tym, czy my jesteśmy dość skupieni, rozsądni, jak my reagujemy na te wszystkie sygnały. Czyli Małgosia, to co powiedziałaś, jeżeli kobieta jest, lubi siebie, zależy jej na sobie, no to ona się będzie w tym gąszczu poruszać, dzięki takiej antence, która będzie jej pozwalała rozumieć, czy z czymś się czuje dobrze, czy nie. Czyli tak naprawdę na sukces są skazane te relacje, gdzie my o siebie dbamy. Bardzo mało, wiesz, tych relacji. Bardzo mało tych relacji. No bo patrząc na, wiesz, na pewność siebie kobiet w Polsce i w ogóle ich poczucie wartości, ono oczywiście rośnie, bo jednak jest, mówimy o świecie kobiet, o erze kobiet, ale ona jest wciąż bardzo mała i w kategoriach relacji, nawet jeśli zawodowo, zobacz, jesteśmy spełnione, to wiele z nas ma ogromne wątpliwości co do swojej atrakcyjności, zwłaszcza z czasem, który mija, starości, która nas straszy i tak dalej, i tak dalej. Więc patrząc w ogóle na te portale randkowe, też tam byłam i sobie patrzyłam właśnie, to wyszłam z przekonaniem, że tam jest mnóstwo kobiet, które kompletnie siebie nie doceniają, dużo lepszych niż mężczyźni, przynajmniej w tym miejscu i takich, które no właśnie szukają jako kompensacji tej miłości w ogóle, tak jakby nie ma jak powietrza, nie mogą oddychać bez tej miłości. Zgadza się, bo jeżeli my rzeczywiście na siebie patrzymy od strony takiej naszej niedoskonałości, to mówimy sobie, no kogóż ja znajdę, tak? Nikt się mną nie zainteresuje. I jeżeli ktoś, słuchajcie, pojawi się na horyzoncie, to my traktujemy tą osobę jak taki skarb. Tak. My się nie interesujemy naszymi odczuciami, tym, co ta osoba sobie prezentuje, tylko skupiamy się na tym... Czy w ogóle nam odpowiada? Tak. My idziemy co zrobić, żeby go zauroczyć, tak? Z kim on jest, to nam umyka, bo my tylko chłoniemy jego, powiedzmy sobie, jakieś tam potrzeby. Potem, kiedy już nam się uda zauroczyć sobą tego mężczyznę, to my nadal pilnujemy tego skarbu. Wstrzymujemy oddech, prawda? Żeby w tym czasie on, nie wiem, nie zrobił czegoś, co go od nas oddali. Więc jeżeli tak się zachowujemy... Mało no to tego, potem... Joasiu, myślę, że przypisujemy mu często rolę wybawcy w ogóle. Bo to też nie jest tylko kwestia problemu mężczyzn, którzy nadużywają czy coś tam, ale też kobiet, które mają takie oczekiwania, których nikt nie może i nawet nie chce spełniać. Bo dlaczego mam być czyimś wybawcą, terapeutą, przewodnikiem życia? No jakby trochę tak jest, że właśnie ten ostatni pociąg ma uratować nasze życie. To znaczy, dzieje się rzeczywiście tak, jak mówisz, ale jednocześnie my nie mamy wymagań, bo ty mówisz, że my oczekujemy wybawcy. Dla nas jest ważne to, że ten człowiek po prostu jest, że chciał z nami być, bo w normalnej relacji my mamy oczekiwania, to tak. Nie chodzi oczywiście, że mamy taką listę żądań i roszczeń. Nie, tylko my jakby zależy nam na sobie, więc dbamy o swój komfort. Tak. Natomiast jeżeli ten wybawca się pojawił, to nam już się czasami robi wszystko jedno, co on robi, byleby tylko był i wybawiał, tak? Także zmienił moje życie na duże szczęście. A mnie na dużo atrakcyjniejszą. Tak, i wiesz co, to jest tak, jak my byśmy były takim gwoździkiem, a on obrazem, który tą przestrzeń upiększa i potem jak on odchodzi, to tak jakby ten obraz został zdjęty i został ten biedny gwoździk, który no, nie jest żadną ozdobą tego świata, prawda? No i co powiem zrobić, tak... Co zrobić, żeby się tak nie traktować, wiesz, bo to nie jest już nawet kwestia tego, jak się poruszać na tym Tinderze, ale w ogóle, no żeby nie być tym gwoździkiem, no bo często my to mówimy miłość do siebie, ale no wiele osób nie wie, co ma zrobić w ogóle, jakby jak od czego mam zacząć, co mam zrobić, żeby pokochać siebie, żeby nie być gwoździkiem?
Szczerze, najpierw trzeba zacząć od znalezienia tego przekonania, co ja tak naprawdę o sobie myślę. Bo jeżeli ja na przykład, nie wiem, na bieżąco, tak oczywiście bez szczegółów, pracuję na przykład z osobą, która w ogóle jej potrzeby są gdzieś tam pod ziemią, bo już nawet nie są na powierzchni i potem się okazuje, że ta osoba mówi, jakby ma takie wrażenie, że ja jestem nikim. Mhm. Takie nam wychodzi przekonanie z naszej rozmowy. No to jeżeli ja się czuję nikim, no to w jakim sposobem ja mam swoje potrzeby artykułować i spełniać, skoro mnie się to nie należy, tak? Ja w ogóle nie znam. Często nie znam tych potrzeb. Nie znam ich. Nie znam. To jest często skutek wychowania, bo jeżeli no, wychowywaliśmy się w takim miejscu, gdzie dzieci ryby głosu nie mają, a poza tym w ogóle te dzieci są raczej tylko tak instruowane, co powinny robić i co jest mile widziane, to one w ogóle się nie uczą po prostu tego, że mają coś do powiedzenia ciekawego, że są ważne, że mają powiedzmy jakąś w ogóle rolę do spełnienia niż tylko zadowalanie innych ludzi. Mhm. No i co mnie cieszy? No, że w tej chwili jest mnóstwo takich i publikacji, i kursów, i warsztatów, i psychoterapia się bardzo zrobiła w tej chwili jakby pożądana i ludzie tam się uczą, tak, że jestem ważna, bo a ktoś mówi tak, no ale to jest egoizm. Nie, egoizm to jest oczekiwanie od ludzi, że będą klękali przede mną i mnie ubóstwiali, natomiast powiedzenie sobie jestem ważna, jest moim obowiązkiem. Ja czasami używam takiego bardzo fajnego cytatu takiej amerykańskiej coachki, która powiedziała, że jeżeli by istniało jakieś jedno prawo miłości, to brzmiałoby ono następująco. To ty uczysz innych ludzi, jak mają cię kochać, przez to, jak sama kochasz siebie. Uh-huh. I to jest prawda, bo jeżeli ja pokazuję mężczyźnie, że ja jestem ważna, tak, że ja chcę się czuć dobrze, chcę się czuć komfortowo, oczekuję od niego pewnych zachowań, to on po prostu się tego uczy. A jeżeli ja mówię, dobra, rób co chcesz, ja i tak tu będę na cię czekać, no to prawdopodobnie tak będzie, bo często tak jest nawet w małżeństwach, że po 10 latach albo 20 odkrywamy, że nie mamy własnego życia, że mężczyzna na przykład ma swoje zajęcia, swoje hobby, swoich kolegów, swoje jakieś tam obszary, a my tylko bez przerwy latamy po tym domu i ustawiamy wszystko na miejscu. I potem jest pytanie, a kto tak zaczął robić? No ja, prawda? Bo chciałam być idealna, dobra, tak? Chciałam zasłużyć i no to nie jest dobra droga, jeżeli chcemy być szczęśliwe. Jasiu, bardzo serdecznie ci dziękuję. Puszczam cię już do twojego pacjenta, klienta, który już pewnie czeka na ciebie. A państwu życzę dnia pełnego miłości do siebie. Dziękuję ci bardzo. Ja też się przyłączam do tych życzeń. Dziękuję. Trzymaj się, pa, pa. Trzymajcie się.